Uważałem, że mnie spotka, przychodząc do domu rencistów zasłużony odpoczynek tutaj. Tym bardziej, że mnie należałoby się. Przeszedłem straszne prześladowania, narażałem się, 3 razy na rozstrzelaniu byłem. A dzisiaj odpoczynek mój wygląda w ten sposób, że czuję się tutaj naprawdę, jakbym był w jakimś obozie. Jestem nauczycielką starą od 1905 do 1960. Z tymi przerwami. Gdybym nie miała 2 synów i 2 synowych, które chciały te mieszkanie zabrać, to byłoby wszystko dobrze. No musiał dostać jeden, dostać wyprawy, drugi dostał mieszkanie. Jeden dostał warsztat pracy, a drugi dostał mieszkanie i urządzenie. To bym była tu nie przyszła wcale. Ja osobiście w takim domu czuję się niezbyt dobrze. Przecież tutaj są takie warunki niezbyt przyjemne na otoczenie i w ogóle inne rzeczy są też wpływają na to. Pod względem nerwowym się człowiek źle czuje, nie ma tej szczerości. Byłam samą. Na jedno to mi było lepiej. Bo kiedy chciałam i co chciałam, to sobie ugotowałam. To mnie nic nie wolno mówić. Nic mnie nie wolno jest zrobić. Bo ja jestem tak, jakby w więzieniu. Jak przyjdą święta, nieraz to ja płaczę tak za rodziną właśnie, bo jestem od rodziny oddalona, to zawsze ta tęsknota mnie bierze z dziecinnych lat. Jestem chorą na cukrzycę. Więc się krzywi, czy kucharka, czy kto, jak ja czasem pójdę i poproszę, czy to herbatę, czy co. To są nawet z naszych rencistów, że im się to nie podoba, że ja za dużo jem. Taka jestem upodluna, bo powiedział tak, że nie wolno jest mnie tam wpuścić, bo ja chleb kradnę. Czy ja nie pracowałam na to? Gdybym ja wiedział, że to mnie spotka, to bym do takiego domu nigdy nie chciał przyjść. Tak się wspaniale czujemy, że tylko nam brakuje drutów kolczastych. Ktoś chodzi do kościoła, to też jest bardzo źle widziany. Bardzo źle widziany. Człowiek musi milczeć, bo się już przekonał, a za tym może i człowieka na stare lata spotkać przeniesienie do jakiejś miejscowości zapadłej, gdzie będzie w ogóle odizolowany.